Fajno, 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 fajno. Pochwalony pastorze. No i widzicie. Siema. Dzień dobry, panie pastorze. Dzień dobry, panie Pedro. Dzwonię w sprawie dzisiejszej rozprawy. Chciał, żeby pana pastora powołać na świadka i chciałem się spotkać jeszcze przed tym. Gdzie znajdę pana pastora? Oczywiście, mogę przyjechać do sądu, jeżeli pan chce, albo w jakieś inne miejsce. Raczej będziemy mieli większe spotkanie w tej kawiarni przy Eknips Tower o 20:30, ale chciałem jeszcze najpierw z panem pastorem porozmawiać przed tym spotkaniem. Okej. Podjadę do zakonu może. Jak najbardziej, będę oczekiwał za dwie minuty. Do zobaczenia zaraz. Hola, panie pastorze, w dzień sumie... dobry. Tak, chciałem się szybko spotkać, a się okazało, dostałem maila w drodze tutaj, że no niestety na jutro przynieśli rozprawę. Miała być dziś o 21:00, więc... Ale Dia coś mówił o jakimś plakacie, że pan pastor może mieć odnośnie tego szkolenia w Pinboxie. I on będzie potrzebny jako dowód. Oczywiście. No, rozmawiałem tam zresztą świadków, w sumie tam z Dychy, z panią Charlotte. Jeszcze, wie pastor, kim może być niejaki Chase Davis? Bo Chase tutaj... Davis, niestety nie wiem. Dia pojechał na szkolenie z osobami, o których ja niestety nie wiedziałem. Wiedziałem tylko, że on jest na szkoleniu, dlatego niestety, no nie wiem kogo to nam był. Podobno 8 osób było, niestety nie znam ich tożsamości, tak, ale spokojnie. Tak, i niejaki Blush jeszcze, ale... Blusha znam, jak najbardziej. A ma pastor jego numer? Jak najbardziej. To prosiłbym. Proszę zapisać. 466 362 466 362 466 362. Dobra. Bardzo dziękuję. No, jutro prawdopodobnie planuję jakieś totalne oro, jeżeli chodzi o ten, tą rozprawę, ponieważ policja sobie tak nagrabiła, że ja się po prostu rozpłaczę na tej rozprawie. Tak, jeszcze bezczelni temu fizykela, co prowadzi, to masz... Jak najbardziej. Poszedłem, to jeszcze jakoś przeinaczał słowa moje. Oczywiście, oczywiście. No tak jak mówię, jutro prawdopodobnie będzie totalne oro. Dobra. To w sumie do zobaczenia. Dziękuję. Jutro. Do zobaczenia. Ewentualnie... Dobra, do zobaczenia, asolego. Przepraszam! Przepraszam! Tak? Co trzeba zrobić, żeby mieć licencję? Adwokata? Trzeba zdać egzamin u sędziego i 20 tysięcy i jeszcze do tego 20 tysięcy na działalność kolejne. Czyli na 40 tysięcy. Dobra. Okej. Czyli do sędziego po prostu. I tam się wszystkiego dowiem. Do sędziego, tak. Dobra, tak. Super, dziękuję bardzo. Jedni mają lepiej, drudzy... Nie no, jak będzie policja. No! O, witam! Witam! Przed chwilą mnie chcieli utopić. Kto? Ludzie z Padino. Mi się wydaje. Dlaczego? Za podjechanie do takiego pana, który daje zlecenia, mówię o zleceniach nowych. Okej. I nie wzięcie zlecenia, to mnie rzucili z mostu. No to co, wyjmuję długo i jedziemy tam, tak? No właśnie, chciałem polować na policję, żeby długą ukrył. Żeby ukraść długą. Dobrze, to ja się przebiorę. Szczytny cel, naprawdę. Będę w ogóle adwokatem. O! O! No i o to chodzi, tak? No a jak? Jedyny słuszny strój! Kiedy ten glow up? Przecież ja dobrze wyglądam. Dobra, go. Dobra. Jedziemy. Myślę, jak zarąbać policjantowi długo. Pojedziemy najpierw tutaj. Weźmiemy rzecz. And let's go. Tatuaż? No mógłbym sobie tatuaż zrobić dzisiaj jeszcze, Lucian. No mógłbyś. Tylko czy ja chcę mieć tatuaż? Weź, to jest dobre pytanie. No bo czasem tatuaż może przysparzyć problemy, co nie? Może. Lucian, na 23 potrzebujemy planu, bo wtedy Karbo wraca i ludzie. Po wakacjach. Dobra, no to musimy coś ogarnąć.
A myśli mi coś z motorówkami? Ja jestem otwarty na wszystko. Powiesz, bo by można zostawić albo skutery, albo motorówkę w kanale, sandkingiem gdzieś przyjechać, wiesz, i na motorówki, i wtedy mamy jakby czas, żeby oni nie wypruli do nas. Czy za niedługo pisze się razem? A to nie jest za niedługo? Właśnie za niedługo. Znowu w tym laptopie jakieś błędy. Jakiś hackerman debil chyba. Ile się czeka na to zlecenie, Lucianku? Może być krótko. Patrz. O, co? Nie wiem, co ile jest kolejne. Ty, to jest przerąbane miejsce. Dzień dobry! Dzień dobry, no. Dobrze, że sprawdzałem, czy mam ten. A ona gdzie spiła? Ty, bo ja mam termin. Czy są, żeby nas nie przeszukali czasem? Nie wiem, gdzie ona pobiegła. Chyba do sklepu gdzieś pobiegła, ty. Nie będę miał teraz. O? Gdzie ty kurwa jesteś? Skitrałam się na dach! Na dach się skitrałam! Po co? Jesteście przypałówcami, jodzi mi! Przecież siedzimy w Lambo! A, no to chodź tu, na stację. Zapraszam. Chodź tu obok. Na stację chodź. Nie mogę z tego 0-2. Nie, spokojnie, imbania siądzie, 100%. Ty. On... Ty weź go zepchnij. A to nie jest jakiś k***a tajniak? No właśnie, nie wiem. On tak dziwnie jedzie teraz. Ziomek! Ty k***a jedź do rezerw, a nie jeździsz ty wokół miasta jak przy... jedziesz? Popsułeś się bocie, ty. Patrz, on już by odjechał, gdyby był normalny. Tak, no, tak. K***a nie! No, ale dobra, dobra opcja, dobra opcja. Ty, mam pomysł. Chcesz wiedzieć? Patrz, patera. Nie. Patrz! Patrz, kurwa! O właśnie, o! O nie! O nie! To już jest terroryzm! No nie gadaj! Ty dostałem prawdziwego furgona w tym momencie! Ty czekaj, to weź ten... autko na parking. Zaznacz mi, czekaj. Ale daj auto na parking, wiesz, bo... Opony. A tutaj, no. A opona się naprawi? Powinna. Bolida bierzemy, bolida. Ale k***a mem, co? Nie, nie było, nie było. To widać było po tym jego poruszaniu. To było widać, ale stary, przecież on najechał na linię przed czerwonym światłem i cofnął 2 metry do tyłu. No przecież k***a nikt tak nie robi. Misiu kolorowy. Czekaj, nie uwierzysz, co się stało. Czekaj, 3 minuty mi daj. No. I tu jest nasz, prawdziwy. I patrz co robi ten. O, już na boki. Dobra, dawaj. Podkładać. Czekaj, ja go wytagowuję. Dawaj. Przeszukuję. Dawaj.
Laptop! Owi! Nic! Dobra? Tylko kasa? Tylko kasa. Słuchaj mi się, kolorowy, ty chcesz może pojechać na pewne miejsce, gdzie może spotkamy ludzi od tych, co dziada o... No? A co tam się będzie działo? Czekaj, Lucien. No mów. Idziemy do 5, jedziemy, jesteśmy agresywnie nastawieni po prostu, no. Możemy, pewnie. Jestem chętny. No dobra, no to... Masz wszystko? W sensie, z czego strzelać? Wiesz co, ja mam długo. 4 z przodu. Jak... Nie, no długo. Ja mogę długo. Nie aż tak grubo. No to krótkiej nie mam, musiałbyś mi dać. Dobra, to do Karima twoje. Dobra. Pół roku z ulubionym streamerem. Glonek! That's insane! Proszę nie zwracać uwagi na moją koszuleczkę, dostałem od babci. A, żeby jej nie było smutno, to wiadomo jak jest, prawda? Tak najbardziej. Dobrze, jak mogę? Szanowny panie, ja bym chciał aspirować na adwokata. Bardzo dużo z moich znajomych czasami wpada w jakieś problemy z prawem i chciałbym ich reprezentować. Wydaje mi się, że mam dosyć duże predyspozycje, jeżeli chodzi o argumentację oraz przestrzeganie prawa. I chciałbym się po prostu zapytać, w jaki sposób mógłbym się ubiegać o licencję adwokacką, żeby móc reprezentować po prostu, nie daj Boże, w jakichś niestety tutaj rozprawach w areszcie na Mission Road. Zawsze jest potrzebna licencja, chciałem po prostu tutaj się zgłosić. Dobrze. Potrzebne jest zaświadczenie o niekaralności. To jest rzecz numer jeden. Kurwa. Koszt licencji adwokackiej 20 000 dolarów i trzeba odbyć kurs adwokacki tutaj w Departamencie Sprawiedliwości. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę muszę przynieść 20 000 i zaświadczenie o niekaralności, potem mam kurs, tak? Tak, jest to mniej więcej godzinny kurs, który staramy się organizować, kiedy mamy już pewną grupę osób zainteresowanych. Jasne. Czekam na odpowiedź jednej osoby, która zgłaszała się w tym tygodniu, oczywiście. Więc jeżeli ona też się zgłosi, to będziemy mieli 2 chętnych i jak najbardziej wtedy możemy ustalić datę takiego kursu. Fantastycznie. Dobrze, no to ja w takim razie wrócę z poprzednimi dokumentami. A czy kod DIA tutaj działa? Chyba nie, patrząc na to, że jutro ma rozprawę o dożywocie. A może ja bym chciał zaaplikować. Kodzik rabatowy. Tylko tutaj, panie sędzio, ciekawostka, bo nie chciałbym obniżyć pieniędzy, a zbić jeden wymóg. To zaświadczenie o niekaralności. No, to ja może przyjdę, z rzeczami i pan przemyśli, czy pan mi to klepnie. Oczywiście. Nie ma co, dobrze? To ja zaraz przyjdę. To znaczy, jeżeli chodzi o opłatę, to tak naprawdę uiszczamy ją od razu przy egzaminie. A, bo jeszcze nie wspomniałem. Mm-hmm. Bo po całym szkoleniu trzeba odbyć jeszcze egzamin. Wszystko jest w cenie szkolenia i licencji. Ten egzamin to jest góra 40-minutowy egzamin, gdzie trzeba odpowiedzieć na 10 pytań, z czego są to mniej więcej 3 pytania zamknięte, 3 krótkie otwarte. I jedno nieco dłuższe pytanie otwarte, gdzie zazwyczaj trzeba napisać egzamin, wakacje. Obrony. Oczywiście, jak najbardziej. Czyli pieniądze na razie nie. Tak, na zaświadczenie o niekaralności użyłem kodu DIA. No to jak będzie faktycznie już to szkolenie, to ja może bym poprosił w takim razie wtedy o kontakt. Oczywiście, będę się kontaktował. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo w takim razie, Wysoki Sądzie. Miłego wieczoru. Oczywiście przebieram się w kozacki strój o nazwie Szary Golf, bo jest totalnym kozakiem. Hell yeah. Biorę teraz ze sobą pistolet bez papierów, biorę abą ze sobą, biorę jakąś pałę policyjną. Nie biorę pały policyjnej, biorę lornetkę. Spadochronik też mogę wziąć. Czy ja mam jakąś mele broń? Mam. Crowbar mam, fajno.
Super, kasę mam, ale nie mam tej kasy, którą bym chciał, dlatego zrobimy tak i zrobimy tak, ale tu wezmę 500. Poniosło mnie diable z Dawid. Halo! Panie pastorze, kuj został pojebany przez Famosa. Mhm. Najprawdopodobniej wyjechali z miasta, pojebany został na KSO, nie jechali z Lake Invendea. Jakiś czas temu policyjki, no parę policyjek na sygnałach spierdzieliło bogatą dzielnicę na wylotu bez miasta, nie? Więc aktualnie wyjeżdżamy na Ofiut szukać. Byłabym wdzięczna za jakąkolwiek pomoc. A wiadomo ten? A wiadomo jakim pojazdem? Już 7 miesięcy Mesa, taka rowana wzmocniona i szare, no mniej więcej szare, taki ciemniawy SUV, nie? Okej. Okay. Mamy go. Dobra. Kończymy balet. Spokojnie. Wchodzimy. Dobra, jeszcze dzwonię do Kalima. Tak, ja tam jeszcze Kalima. On tu za długo będzie jechał, wchodzimy chyba. Idziemy. Wejście. Push. Dawaj. Jeszcze jest? Musi ktoś przede mną. U mnie to samo. We dwójkę jesteśmy. Dobra, dawaj go. Czekaj. Dawaj. Nie, strzały, stary, musimy. Dawaj. Podskocz. O kurde. Podskocz. Leży. Zbieraj naszych. Dawaj. Jestem za daleko. Dawaj tutaj podjedź mi jedną osobą, żebyśmy zgarniali. Jedna osoba. Dobra. GG easy! Kurwa, chłop stiltowany, to mu powiedziałem. Weź go. Psy są? Psy są, tak. Mówimy, że mamy zakładników postrzelonych i że musimy stąd... Były dwie radiole, jedna pojechała w góry, drugą ją podciągnąłem na sobie, ale już ją zgubiłem, więc nie mam jej na mnie. Zaraz biorę inne auto i postaram się podjechać cię zgarnąć. Dam ci znać, czy jest taka możliwość. Czekaj, już powoli będę szedł do wyjścia, tylko ja stary nawet nie wiem, gdzie jest wyjście. Ja jestem w jakimś innym odłamie, stary. Ja się chyba muszę całkowicie odwrócić. Jak wyjdziesz z tego odłamu, to w prawo. Dobra. Idzie ich więcej. Czekali na wsparcie. Próbuj się ukryć już całkiem. Ty jesteś... Coś? Ja jestem przy tobie. A, dobra. Pomocy! Ja sprawdziłem.
Dawaj. Dwie awatarki, masz latarkę? Dwie awatarki. Dobra. Dlatego. Wstawaj, wstawaj. Przed nami. Dobra. Słucham. Co ty tu robisz? Nie. Nawet nie próbuj. Postrzelę cię. Wysiadaj z mojego radiowozu. No. Spokojnie, proszę pana, ja też tu jestem ofiarą. Ukrywałem tak. Się. Dobra, to tak. Ofiara wracaj do mnie. Erwin Knuckles. Erwin Krzakers. Mhm. No chyba Erwin Niskie Krzakers. O! Spokojnie. 01, to na końcu tunelu ignorujcie. To debilami są strzałem do tego, co jest na końcu. Kapi! Nie wszyscy go widzą. Czekaj, chodź tu. No idę do medyków. Nie, chodź tu. Dzień dobry. Chodź dzień tu. Dobry. Gdzie mamy iść? Za mną chodź. Gdzie? Pod radiowóz na razie. Nie. Ej, nie wsiadaj. Nie wsiadaj, wysiądź. Dobra. Wysiądź. K***a, get fucked! No teraz to już ewidentnie będzie trzeba wykonać manewr schowania rzeczy z mieszkania. Czy ja właśnie dostałem crasha? Nie. Okej, okay, myślałem. Pomocy! Lecimy. Oddaj rzeczy Samowi, błagam. Wiecie, zabić? Dawaj pod mnie. Stary, ja mam chyba z niem jakieś 7 gnatów. Okay. Wziąłem broń od wszystkich tych poległych. Czad, ja kupię torby i chyba wszystko popakuję w torby i zdeponuję. Bo moje mieszkanie to już wiecie. Ciężka sprawa. Co ciekawe, jedyne co mi mogą przyklepać to ucieczka przed policją, bo mnie jeszcze nie przeszukali, nie ma żadnego powiązania. Ja powiem po prostu, że uciekałem przed policją. Nara. Nie strzelałem, nie udowodnił mi prochu, nawet nie udowodnił, że broń miałem, więc jedyne co to uciekłem przed policją. Więc easy. No, ale trzeba to schować, bo już za bardzo igram. Jeszcze wiedzą o tym taserze, wiecie, to już jest lepiej. Wskakuj. Dzięki bardzo. Pa, 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 pa. Dzięki za suba. Ja już nie mam miejsca w ogóle na to, nie? Ziup. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Nice. Jeszcze od każdego jakiś hajs. O Jezus. Kara musi być, tak? Dobra. Teraz tak. Mam na 3 torby. Mhm. To jeszcze wezmę 2000. Wywal jakieś paragony, kurczaki, kartki, to będzie miejsce. Tak, no. No, także... bo tam będzie ciepło. Słuchaj, jak coś, to mam cały sprzęt na naszą akcję, nie? I Baby Driver powiedział, że może mieć plan, tylko wiesz, jak jest z Baby Driver. Powiem tak. No. Na celi chłopak nie porucha. Chcę ruchać, lecimy na uliczki dzisiaj, jestem gotów. Poważnie mocno gotów. Jedyne czego potrzebuję to sultana. Masz serwer podebrona, gappa. Jedyne co potrzebujesz to sultana, tak? Dobrze. I zrobię wszystko. Ty, no to tak, ja jestem, jesteś ty. Potrzeba jednej osoby w sumie.
mogę Karima spytać. Dobra. Znaczy możemy, wiesz, możemy wziąć pięciu, nie? Tylko pamiętaj, że im więcej osób w samochodzie, tym cięższy samochód i tam wiadomo, nie? Jakieś tam rzeczy. Tu nie chodzi o cięższy. Tam, gdzie my się zmieścimy, tam oni się nie zmieszczą. Mhm. I ja wiem, gdzie. Okej, okay, dobra, całkowicie ufam. Czyli ty masz escape w razie czego? Tak, tylko będę potrzebował lekkiej rozgrzewki sultanem po mieście, wiesz, przelot szybki sobie. Dobra, zrobić, ja muszę wszystko spakować do torby starej, ja już muszę zrobić ewakuację. Dobra, no, ja za dwa miesiące wychodzę, to jeszcze tu szybko z toalety na więzieniu skorzystam, dobra, i jestem gotowy. Dobra, cool. Dobra, to ja ogarnę swoje mieszkanie i będziemy ready. Dobra, hej. Nara. Dobrze, jedziemy po torbę. Carbonara style. Siup, siup. Dobra, wezmę wszystko. Topper P. Żeby nie było, też są w torbie. Wtedy jak mi wejdą do mieszkania i na mi zapytają, czy coś jest w tym, to powiem nie. I to nie będzie kłamstwo. Nie. Nie. Cześć Boże. Ja pierdzielę, proszę. Dobra. Ta torba jest chyba wolna. Ta torba jest luźna, nie? To na samoloty, na spadochrony, to świadectwo kwalifikacji, oczywiście i Rulings D. Czekaj, jeszcze sprawdzę. W tej rzeczy. Okej, w tej będą bronie. W tej random rzeczy. No tak, też bronie. Okej. Ja pierdzielę. W tej też bronie. Dobra. W tej. Okej, i w tej rzeczy hakerskie i ta torba jest luzem. Luzem bez niczego. Super, dobra. Powiem tak, jakbym stracił przytomność i ktoś by mi zabrał ten rower, to bym się chyba zabrał. Sorry kolego. Odrzuciłbyś mnie na dychę? Jadę, bo. Tak, słucham. I jak tam? Robię siódme kółko wokół Sandy i szukam sultana. Ty, Karbo, a ty masz tego zielonego pena? Mam. Dobra, git, bo on będzie potrzebny, nie? Bo on jest chyba do klucza tego, który my mamy. No, zielony mam. Więc dobra, gituwa. No to mamy wszystko. Dobra, to ja szukam auto. Dobra. I'm glad you came along. Pinokio? Cześć. Miła przypominajka o tym, że gdyby Pinokio powiedział o tym, że jego nos rośnie, gdy mówi prawdę, to nikt by nie wiedział o tym, że kłamie. Siema? Ręce do góry, bo was pozabijam! Jeden wyrzuć śmieci. Siema? Chyba, że robimy gang Myśli gang, ej, bez kitu, dobra, robimy to. Umyj talerze. Dobra, jaka jest myszka? Kurtka 331, kurtka 331. Jestem ciemną. Nie. Dobra, po pilną. Jak to ja wygląda? Idę po pilną. Dobra, to go pod aparty, zielonego pena ci dam i zakładnicy, naprawię sultana. Proszę i proszę. Pestek tak nie potrzebuję, pestki mam. No, możesz trzymać albo oddać. Dobra, i wy pojedziecie szukać hostages. A ja naprawię sultana i zatankuję i ogarnę z nim wszystko. Nie? Dzień dobry obywatele. Czy jest ktoś chętny na zabawę? Dzień dobry. Dobry. 10 minut bardzo dobrej zabawy. Kto chętny, zapraszamy do pojazdów. Obiecujemy, że nic się nie stanie. Dzień dobry, zapraszamy na zabawę. Kto chętny, do pojazdów. Dzień dobry, 10 minut dobrej zabawy. Zapraszamy do pojazdów. Mój lub sultan, prosimy jak najbardziej. Dzień dobry, jesteś chętny? Bagażnik również jest wolny. 10 minut dobrej zabawy od gangu mysz. Jak najbardziej. Czy ktoś nie ma miejsca w pojeździe? Ktoś jeszcze nie ma miejsca w pojeździe? Zaraz podjedzie. Zapraszam do myszy w zielonym pojeździe. Zapraszamy do myszy w zielonym pojeździe. Pewnie nie ma co. Zapraszamy, zapraszamy. Mysz w zielonym pojeździe jak najbardziej. Zapraszam, zapraszam. Tu, do zielonego pan wsiądzie. Jedziemy na przygodę.
A nie mogę z tymi ludźmi. Tak, jak najbardziej. Impreza w banku, o nazwie Heist. Czy to będzie zabawa z nagrodami? No, jak najbardziej. Jeden szczęśliwiec wygrywa prezent. O kurde, to ja mam nadzieję, że się wykaże. Jak najbardziej. Prezentem nie było, co, możemy sobie nie tańczyć? Było coś nieprzyjemnego. Można, ale nie, będzie musiał państwa skuć niestety dla pozorów. No zapraszam. Dobra. Takie trochę BDO. Jak najbardziej. Państwo podniosą ręce do góry, jak już będziemy w banku, wiadomo. Dobra, fajnie. Oj, 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 trzeba chyba... Ach, dobra, dawaj. Ręce do góry, zaraz wszystkich skłynie. Czy ktoś chce może... Czy ktoś chce opuścić okręt może? Czy ktoś chce opuścić? Nie, nie, bawimy się. Nie. Nikt nie chce. Armia szczurów. Witamy. Dobrze. Wszystkich skuje, ręce do góry. To napad. Pana zakuje. Montana. Nie widziałem mnie tym wąskiem. Oj, tak, tak. Montana. Przyjechał, jak ktoś chce siku, to zapraszam. Dobra. Panowie, tak, bujamy się teraz. Dobra. Policji. W dniu dzisiejszym będę negocjatorem. Panowie, co się dzieje w środku? Nie się dzieje w środku. Zwiedzanie sejfu. Zaprosili nas na imprezę. Panowie, albo świrujemy, albo rozmawiamy poważnie. Jeżeli jest to zjedzanie sejfu, to wszyscy po kolei wychodzicie z rękoma. To jest p***y napad! Tak myślałem. Drodzy państwo, jak mogę się zgłaszać do negocjatora? Jak mogę zgłaszać się do negocjatora? Zgłaszać w zasadzie, tak. Królu złoty. Dobrze, panie królu złoty. Ilu macie napastników, ilu macie zakładników? 4 napastników, 10 zakładników. Dobrze. Ale terrorystą nie jestem, dlaczego dwóch ci puszczę wolno? Pozwólcie mi się skontaktować na początek. Słuchaj mnie, poczekaj, poczekaj. Tak. Puszczę ci od razu. Idę potrenować. Dobra. Dobrze, rozumiem. Czy możesz mieć zaraz 8 osób na sumie? Okej. W sumie ostatnim zakładnikom można rzucić jakiego stysiaka. Widzowie! Lecimy z tym! 2-4-1-3, 2-4-1-3, 2-4-1-3. To był fioletowy, wiadomo, że to był, nie wiem, niebieski. Te kolory są tak tutaj dziwnie zrobione. Spoko, dwie próby. A to jest dziwne. Ja widziałem jaki ten, ale nie wiem. Nienawidzę tych kolorów. To jest zupełnie inaczej niż na NoPixelu, jeżeli chodzi o te kolory. Jest tak kurde dziwnie. A zastanawiałem się, jaki to jest kolor. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Dwa, jeden, cztery, trzy. Dwa, jeden, cztery, trzy. Dwa, jeden, cztery, trzy. Te kolory widzowie są insane, nie? Lecimy. Okej, nie zmieniło się. Jest git. Klucz A. Halo? Halo? Nieźle, smerf. Napiszę do niego. Dwa igle są w powietrzu. Unlucky. Dobra, odegram, zabiorę. Ta-ra-ra-ra. Napisałem do CEO i do smerfa. Chodź jedna mysz do mnie. Jedna, jedna. Szybko, 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 szybko. Spróbuj wziąć hajs. Na stole, z tego. Nie ma. Nie można? Nie, nie ma. Dobra, dobra, git, to idź, idź. Po prostu go nie ma. Git, git. Nie kasy. Że tak powiem, buged, ale już zgłoszony.
Mamy wszystko. No to możemy lecieć. Dostałem masło. Nice. Patrzcie, ja nie lubię. Nie lubię, jak to jest. Dobra. Możemy chyba lecieć. Dobry panowie, mam do was ważną... Mam do was... nowiutki. Mam do was ważną informację. Odliczacie tego momentu 30 sekund i możecie odjeżdżać! Niech to zrobi jutro jest tu... Rzeźmy, Krzysiu! Na razie, panowie! Nara! Trzymaj się. Kolczatek się nie zły, nie zły ci kolczatek. Celuj, celuj. Panowie, ja was odkuję. Dobra. Super. Dobra, no 10 zostało. Dobra. Gotowi? Tak, Daniel. Lecimy. Dobra. Jedna prośba. Zamykacie mordę w aucie, wszyscy. Let's go. Zamykacie mordę, nie odzywacie się. Szybki wdech, wydech, ruchamy, chłopaki. Ta babcia. Nie no, to jeszcze nie ten trik. Tam się też policyjka mogła zmieścić. Tu chyba będzie jakiś trik. Dobra. O, chyba... Nie, spokojnie. Teraz tak grubo. Bierzemy. Ten jeden jest mocny, on jedzie za nami cały czas. O, max power! Nice, Max! Gdzie opór?! Ale panowie, dzisiaj protokół dymania. O kurwa. Jak oceniacie, panowie? 12. Temacik mocny, nie? High five, nie? Zaraz się spotykamy gdzie? Pod mieszkaniami? Nie no. Bardziej przypołowa się nie da. Burger shot z tym. Koniec mola. Koniec mola. Koniec mola. Do zobaczyska. Do zobaczenia. Alright. Fantastycznie. No widzowie, chyba easy, nie? No chyba easy. Dobra. Plup. Nice. Hakerska torba. Na razie do hakerskiej torby oddam rzeczy, co? W sensie nawet broń. Będę pamiętał. Siup. Aha, bo ja po jednym. Nice. Coś jeszcze? Więcej ammo. Brudną kasę, co mogę mieć? Tyle. Dobra, jest git. Dobra. Ciuszki. A jak?
Teraz jeszcze tylko torbę oddać do... Mój kolega właśnie tak zawsze się zastanawiał. Jak to Seł jeszcze szuka na dwójkach? Alright, witam! Oficjalnie. Poczekaj, nie zbliżaj się, jest to za dużo. Kto szczęśliwie zajął top 5? No. Top 1! Uwaga! My! Zaczął. Nice! Uwaga, top 2! O, my! Nice! Okay. Top 3, uwaga! La, 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 la. My! Nice! Top 4 jako hacker menu w asyście policji? La, la, la. My! Nie! I teraz uwaga, top 5! Zamykamy listę! Zagshot! Alright! Okej. No i z tego wydaje mi się, że około 400 tysięcy. Także. Wydaje, że jestem nadal stówę na minus. Z top 5 dostaliśmy tyle, co za top 1, top 2, top 3. Dobra, a nie, no w sumie nie, no bo bonus. Kupujemy mi auto, bo sam widzisz, jak jest dobre auto, to co robię? Tak, zgadza się, na mózg porobieni, jak najbardziej. Halo? Halo? Czy udało się? A jak? 400, 400, Czyli max? No max! A to myślisz, że w tym banku naszym też mogłoby być tyle? Wiesz co, z tego, co patrzyłem po tych czterech napadach, jakie zrobiliśmy, to jest... Trochę jak z furgona, wiesz? Jak z furgona możesz mieć na przykład 8, a czasami 11, to tak tutaj. Ty, a w ogóle pomogliśmy wam troszkę, nie wiem, czy nas widziałeś. A to wy byliście! No my Karaka, no zgadaliśmy dwie pościgowe te za nas, goniły nas. No jest, A jeden się zmodował jeszcze radiowóz. No jest. Zajebiście. Ty, słuchaj, to możemy tak zrobić, jak tutaj się tak wspieramy, że ja wam dzisiaj pyknę te spadochrony i po prostu oddacie je po waszej akcji, bo wiecie, mnie może nie być, was może nie być, coś tam, to ja wam dam dwa spadochrony i po prostu jak już skończycie akcję, to po prostu oddacie spadochrony razem z kasą, tam dobra, nie będę brał z góry, co? Dobra, jak coś to do mnie po prostu dzwoni, jakbyś potrzebował, to ja to... Dobra, to ja wezmę spadochrony i zaraz się zgadamy, dobra? Dobra, my jesteśmy w ogóle poszukiwani, mamy kod jakiś tam na auto, bo 4 razy już uciekliśmy, więc musimy auto zmienić. Okej. To za jakieś... Ale zmierzamy do miasta. To za jakieś 10 minut, dobra, się spotkamy. Dobra. Śmiało. Powiedz młody, jazda z kim? Szmatyj. Ale ich robimy, panowie! Więc jeżeli będziemy mieli drugiego pena zielonego, to jest fajnie. No i lawka. Teraz bez kapy. Ja nie chcę się upomniać o nic, ale chcę te dole z banku, bo chcę wyjść w końcu na zero. Dawaj, dawaj, chodź. Pojedziemy. Ale jest dopiero jak ten, jak przeliczymy, to na spokojnie, nie musi być dzisiaj. Nie, nie, chodź, bo ja i tak muszę do mieszkania iść. Dobra. Bo chcę w końcu spłacić minus i na furkę uzbierać. Ile chcesz? Mam na minus 80 tysięcy. 80 tysięcy. O, to dostaniesz 80 tysięcy. Czystej. Dziękuję. Właśnie wiadomo, co z Dią po wczoraj. Pozdro, Krzychu! Jutro jest rozprawa o 20. Pam, pam, pararam. Ile mogę mieć spadochronów przy sobie? Nie mówcie, że jeden. Nie, mogę mieć 5. Dobrze. 2. Ty, dużo mam tej czystej. Skąd mam tyle czystej? A, bo jeszcze bonus! My dostaliśmy bonus w czystej. Zapomniałem. Tak myślę, kurde, coś dużo tej czystej. Dzień dobry! Oj, dobry! Trzeba uciekać. Czyste to twój hajs wypłacony z banku. A, no unlucky. Dobra, połóż się, odpocznikuj, jutro jedziemy dalej. I bonusik. Trzymaj się, dobrej nocy. Dziękuję bardzo. Wow, lecimy. Nie, no teraz to tylko profity, nie? Prawie pół bańki. Ale policz sobie, jakby minister finansów od początku tak zadbał. No, ile by imagine, tego było. Byśmy mieli za pierwszy bank 900k. Po co spadochrony sprzedaż? Słucham. Jestem gotowy z tymi, z prezentami. Dobra, gdzie się widzimy? Chodź na czerwony parking, ten odholownik, dobra? Odholownik. Tam gdzie się odholownik?
No, dobra, dobra, czerwony dobra. Parking na GPS-iku, jasne, nie? Jasne, zaraz jestem. Dobra, hej. Co to ty za auto masz? Dzień dobry, dzień dobry. Powoli cześć, sobie cześć, się radzimy. Siema. Serdecznie, no, siemaneczko, prezenty. Siemano. I dobre życzenia. O, życzenia tak. Najważniejsze. A, dzięki, mordę. Opowiem wam, że minister finansów zapożyczył, ponieważ dzisiaj dostaliśmy 400. 400. Oooo. Także słuchajcie. Własnościowe to auto? Inflacja, inflacja poszła tak. Do góry, tak? Co to jest za model? To jest ten? To jest Zentorno. To jest Zentorno? A to jest jakiś podliftingu? On jest na full tunie, tam wiesz, ma pododdawane jakieś rzeczy do karoserii. Ile wydałeś na niego całościowo? To od prezent, od DI. Co? Znaczy, prezent. On tam robi jakieś skarbowe, wiesz, przekręty i spisał to na mnie. To jest to auto od starego. Tak, to jest... Nie. Słuchaj, tam sytuacja była jakaś taka, że miał je stracić, ale w sumie ludzie zapomnieli, którzy mieli mu zabrać i stwierdził, chcesz przechować na jakiś czas? Ja mówię, no dobra. I tak sobie jeżdżę nim, no może zniknąć w każdej chwili. Jakbym był 60, to bym poszedł do urzędu, ale czekaj, nie jestem poczekaj. 60. Kiedy spójrzmy w twoją przeszłość. Co? Jesteś ale 60. Co? Ale, ja nie jestem 60, jestem 120. Już teraz 120. Dobra, słuchajcie, jeżeli będziecie jutro robić, to będę trzymał kciuki. Jak będziecie potrzebowali jakiejś pomocy albo informacji, co, jak robić, to walcie śmiało, będę kibicował. No i też oddzięczymy się, jak będziecie gdzieś tam uciekać, to a, gdzieś to tam będę obok. Tak? Czy my na będziemy robić, ale będziemy tak, robić tak, w poniedziałek. Tak? Okej. No spoko. No to na poniedziałek będę trzymał kciuki. No, raczej w poniedziałek, bo tam Trevor wyjeżdża i tak dalej. A wiesz, jaki macie sprzęt, jeżeli chodzi o klucz i peny? No to serce. Mamy na ten bank z zachodniej autostrady, to jest czarny pen, C-klucz, tak, laptop. Tak. No to jest czarny pen i C-klucz i laptop. No, jeszcze no. Możemy ten koło Aloro robić, to jest niebieski, B-klucz i laptop. Okej, okay, no to git, to czyli macie, dobrze. Yes. Dobra, to jak chcesz, to jesteśmy in touch, nie? Na razie mam to czarny na auto, także k***a te spadochrony, to... A, nie zapierona, dobra. Trzymaj się na łączach. Dzień dobry! Silnik zgasić. Oczywiście. 26 do jednostek na naszym 20 w centrum. Mamy prawdopodobnie Erwina na kursie. Prawdopodobnie ta. Jakiś problem, oficerze? Ale ty wiesz jaki. Jaki? Dobra na case! Słuchaj mnie! Wykonaj polecenie, bez gwałtownych ruchów. O mój Boże! Pójdź w lewo, troszeczkę, dwa kroki w lewo. Nie kładź się na ziemi. Nie kładę, dwa kroki w lewo. Tak tylko zamknę pojazd. No, zamknąłem. Tak. Dobra, i na ziemię. O nie. Nie, żartuję. No przecież wiadomo, że nie będę gdzieś wsiadał. Dobra. O! Dobra, przyjmij go. No jak Gaz, mam czat to zrobić, szwakat. Mają mnie ścigać tak. Jedna rączka, druga. Pomogę przejść na pobocz. Czy można odholować mi pojazd, bo zaraz jakiś złodziej mi ukradnie, a to supercar? Nelson odholuje. Dobrze. Nelson odholuj tego. Zentorniaka, tylko przeszukaj. Dobra, proszę pana. Te przedmioty ostre, typu... Wiadomo... Łom? Ale przepraszam, nie można mieć łomu. No ale jak pana będę miała w celach, to nie może pan mieć łomu. Oczywiście. Daleka droga była do tego bolida. Czemu? O matko. Wezmę każdą z par kluczy. No pani może, pani może sprawdzić rejestrację miejscu, po blachach. Elena, na miejscu zabieramy tylko przedmioty D2. Oczywiście D2. Zabieram, tylko klucze biorę dlatego, że... Końcówka D2. Początek D2. A sobie sprawdzi, które? Te. Dobra. To te drugie pani weźmie, albo ja. To ja wezmę. Oddam. Za co jestem w ogóle zatrzymany? Co ja zrobiłem takiego czasu ostatnio? Dobra, a, proszę pana. Strzelałem się. Gdzie znajdę? W kieszeni prawej. Dobra, już oddam panu po prostu w całej kuczki.
Dobra, super. Zapraszam pana do radiowozu. Którego? Mojego. Tesa jakaś. Główka nisk. Siup. Trzymaj się, stary, do zobaczenia. PDW, PDW! Ma pan prawo słuchać milczenia, wszystko co pan powie może i będzie rzucać przeciwko panu w sądzie. Ma pan prawo do adwokata, jeżeli go na pana na takiego nie chce, zapewnimy go z urzędu. I prawo do telefonu 2,5 minuty w obecności funkcjonariusza policji. Jasne? Oczywiście, jak słońce. Super. Dobra, słucham? Panie Knuckles, pewnie sprawa jest panu znajoma. Nie. Proszę mi wytłumaczyć. Jesteśmy. Oczywiście, chodzi o sytuację przy jaskini. Czyli był pan obecny i pan uciekł z miejsca. Oczywiście. Jakby pan mógł opowiedzieć nam, co pan robił w tym miejscu? Leżałem w krzakach, zauważył mnie pan kapela, kazał mi podejść, a ja spierdziłem. I co pan tam robił? Leżałem w krzakach. Dobra. A co się stało, że pan leżał w tych krzakach? Stwierdziłem, że to jest dobry czas na leżanie w krzakach. Nie, kopalnia to była gdzieś obok. Ja sobie leżałem w krzakach. Chillowałem bombę z racji, iż... Znaczy, jeżeli chcemy znać cały scenariusz, to jeździłem sobie samochodem, moim Brioso, i nagle usłyszałem pode mną, dokładnie jakby ktoś mi na stopach strzelał. Stwierdziłem, dlaczego ktoś strzela, i ja to słyszę pod ziemią. To musi być ta pobliska kopalnia, więc stwierdziłem, że zjadę z ulicy, która jest bezpośrednio nad kopalnią, zjeżdżam sobie na dół i myślę, kurde, czy ja wchodzę do tej kopalni, tam były strzały. Z jednej strony mogliby strzelać do Yeti, ale z drugiej strony mogliby strzelać do ludzi, więc stwierdziłem, że wysiądę z tego Brioso, wejdę do krzaków i poczekam na rozwój sytuacji. Nagle widzę jakiegoś dziadka, Lucjana, nie, mojego przyjaciela, który krzyczy, strzelili do mnie. Myślę, dobra, ty, to poczekam na napastników i ewentualnie zadzwonię na policję, ale nagle widzę, że policja przyjechała. No i myślę sobie, pewnie też słyszeli strzały. I nagle kapela do mnie mówi, dobra, wychodź z krzaków. I sobie pomyślałem, oh shit. Oni pomyślą, że ja strzelałem, więc stwierdzam, wejdę sobie do mojego Brioso i im spierdzę. No i tak właśnie dobra, zrobiłem. Dobra, to jedno pytanie. Oczywiście. To pan chillował sobie w tym krzaczku, czy tak. Pan... Chillowałem. Okay. Znaczy, chillowałem, skautowałem, wardowałem. A w którym momencie rozmawiał pan z tym swoim kolegą? Jakim? Przed chillowankiem w krzaku? O tym, co pan mówił. Tym. Nie mówiłem, nie rozmawiałem z nikim. No mówił pan, że krzyczał ktoś. Nie. Ja tak powiedziałem? No jak? No tak, nie. Że ktoś krzyczał, że strzelają. Że wyszedł Wallenberg. No tak, tak. No, ja z nim nie rozmawiałem. Ja w krzakach cały czas byłem. Pan był cały czas w krzakach. I nie pomyślał pan, że żeby sprawdzić, co się dzieje tak naprawdę panu koledze? No nie, bo jeżeli kolega jest poszkodowany, a ja nie mam przy sobie broni, no to jeżeli wyjdę, to będę kolejnym zakładnikiem. Dobra. Panie Knuckles, pytanie. Jak to się dzieje, że pana koledzy i pana rodzinny adwokat jest na miejscu strzelaniny, a pan sobie chilluje w pobliżu w krzaku? A jak to jest, że zawsze moi znajomi dają się złapać po akcji, a ja nie jestem tam na miejscu złapania ich? Może po prostu... Jest jedno rozwiązanie. Jestem pijanym zakonnikiem i nie uczestniczę w kryminalnych aktywnościach. To, że moi znajomi tutaj udzielają się w jakichś napadach, strzelaninach, nie oznacza, że ja też muszę. Ale pana kartoteka jest prawie dwustronna, A4. Miłe ciatki, dzieci, z służby wiedzą. Dziękuję. 2K. Czat. Mogłem oddać 6 klamek albo 2K. Worth as fuck. Dzięki, wiem. Mogłeś nie uciekać, tylko zostać wyjaśnić. A zostać wyjaśnić, stoję przed strzelaniną z 7 klamkami w eku. Co mam wyjaśniać? Wyjaśnić to ja ich wyjaśniłem w kopalni. I w 10 subów. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Big Pog, Big Pog. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Iw. 10 subów. Nice. Palę. Ej, what up, man? Jak tam, misiu kolorowy?
No, dostałem 10 miesięcy i 2K za ucieczkę tylko, ale git. No nie, no ja wiedziałem, że tyle dostanę, bo wiesz, stary, jakby mnie przeszukali, to by znaleźli 6 klamek przy mnie. Już ja wiedziałem, że będę miał przyklepaną ucieczkę, ale ogólnie wypytali, co ja tam robiłem. Poczekaj, misiu kolorowy, czy ty wszystkich tam przetrzepałeś? No i dokładnie widzisz, a chłopaki też wyszli za darmo, więc no. Dobry. 2000 to, nie wiem, sprzedaż 2 burgery w burgershocie i tyle, nie? Nie, no 2K to jest luzik, przecież dzisiaj bank zrobiliśmy, 400 do przodu. No i super, to słuchaj, to ten... Właśnie, no. Bronię bym siema. Odkupił od ciebie, siema. Bo tam jest moja broń i broń jeszcze jednej kobity. Nie chcę od ciebie słuchać... zaraz pogadamy, dobra? Bo jestem w samochodzie. Zapraszamy już tam. Weźmy. Trzeba sobie pomagać. Dobry. Pan wejdzie do bagaja. Jak ja bym dał ten ty. Stary, to cholera. Teraz, że wyszedł, panie. Za co pan się działo? Trzeba tyle razy jakieś randomy mi pomogły uciec, jak wczoraj ten Rusek. Dobra, dawaj, mordeczko, jedziemy. Takie szybkie, że panie. Dobra, dzięki David. Fajna akcja dzisiaj. W ogóle dwie w sumie fajne. Dobry, dzięki, wyszedł w sumie. No, zajebiste, dobra, to do jutra. Elo. Elo. Git człowiek, takich ludzi trzeba więcej, wiecie, operacyjny, nie? Trzeba kogoś odbić, jest. Trzeba zrobić napad, jest. Operacyjny. Dobry zawodnik.